Linię. Nie, linię nagrywamy. Chyba nagrywamy. Nie, nie, nic, nie, nic, nic. A jutro będziecie mieli ciekawsze. Dzisiaj były 15. Tam próbę robić w tych uliczkach. Tam są jaja, jest tych samochodów, no oni są tam na autobusy. Będzie tam ciekawie jutro. To ty prawie po drzewkach i po tych drzewkach, to na to tyle. Tylko że ja codziennie jeżdżę. Thank you.
autem, nie jeździ w tej okolicy, to... Ale to nie o to chodzi, no przecież to jest tamowanie ruchu, tak? No tak. No tak. Nawet jedno auto stanie, bo tak niektórzy stają, że wiesz, nie staną, żeby się schować w autobusie, tylko dupa wystaje i koniec. Tak. Przyjemnie. Tak. O te rondo barlinieckie, tak? No wiesz, jak to małe tam śledztwo takie. Chyba co autobus przejeżdża przez pół ronda.
wybucha jest, jak jedziemy od Arsenału i chcemy jechać lewym pasem, to się nie mieszczę tam. No tak. Tak. Autobus kabaretowo się nie mieści, trzeba uważać, żeby osobówki nie zahaczyć na prawym pasie. Teraz, żeby przeskoczyć, żeby nie być opóźnionym, to zjeżdżam na lewy i podjeżdżam, no ale no, niestety muszę uważać. No tak. No. Zatoka przystankowa naprzeciwko katedry też jest spieprzona, zrobiona jest taki stanie 15-metrowy, drugi autobus już stoi na przejściu, bo jest zrobiony tak łuk. No tak. Pojadę do końca tego łuku, tam przy tym banku, przy katedrze, to jest taki odstęp, że ludzie nie mają jak wysiadać, nie? To chory pacjent jest, nie wiem za co on bierze tyle pieniędzy. No. Ładnie. A już o tych światłach to nie powiem, to jest o tym, że... Zwróćcie uwagę, że jest zielone, no. To jest długo zielone. Ale tylko wystarczy, że tramwaj dojeżdża i jest od razu czerwony. A no tak. Także nieraz dwa samochody przejadą w kierunku Zawarcza i później jest tu taki długi korek. Na Staszica to się często kochuje. Chodzi do tego prefadomu, tak? No, te wielkie te. No będziemy przejeżdżać, ja wam pokażę. O tak. I tak dzisiaj wracamy. Dzisiaj jest otwarcie tam, ja z to my i tak stąd nie jesteśmy. Jeszcze raz? My stąd nie jesteśmy i tak. Nie? Nie. Do Szczecina jesteśmy. A, to Szczecinne występy macie. Tak, tak. No, ale możecie się poznać, skoro zobaczymy. No. Ale nocki macie fajne. Chcieli zabrać całkowicie i tak nam to zabiera. O. Jeszcze mamy i tak już mamy plany ułożone, bo my nie tylko dzisiaj do linii, jeszcze mamy trzy inne w planach poza tą, nie? 101, 103 i 106. Luzik, bo nie ma słońca, tak? No, tak.
Ja nawet dzwoniłem do dyspozytora i się pytałem, czy w ogóle to dzisiaj pojedzie. No bo jest taka notatka, że niby to kursuje dni pogodne. Ja się z tego śmieję po prostu. No to prawda, ja się uśmiałem z tego, a co to jak burza będzie po południu, to nie będzie jeździć? Nie, jak zacznie rano, tak? To już jeździ cały dzień. Ale mimo to, no jeżeli to jest linia sezonowa, ludzie jeżdżą na grzyby, tam na jagody, czy ktoś jeździ na ryby, sobie, to chodzi cały czas, tak? Przecież to i tak nie jest rentowne, to jest dotowane, więc co to za różnica? Deszcz nie deszcz, nie? Tak. Serio? No poważnie. O ja cię. Przed 21. O ja cię. Ale co, uratowali go czy nie? Nie no, wysoka jest skana tutaj głowy. Koronika koła w łeb. Pewnie się maczką do palaczy. Tak. Rambo 2. No. A ten szpital słynny psychiatryczny w Gorzowie to jeszcze istnieje, czy już nie? Istnieje. Tylko tam tramwajem się dojeżdża. Aha. Nie, bo właśnie wiesz, że Gorzów z tego słynie. Jest. Zresztą innego rodzaju. Otóż to. Znaczy oddział. Ale to jest ten szpital na Dekerta, czy gdzie? Nie, nie. Na Dekerta jest osobno, nie? Za Kastorami. Jak przyjeżdża, Dekerta jest za Kastorami. Tu jest jeszcze takich czerwonych budynkach po niemieckich, nie? Takich budynków. Aha. Szkoły były. Aha, aha. Okej.
kurczami. A, o. Dobra. Dobrze wiedzieć. No. W ogóle w Gorzowie zauważyłem, że jest bardzo dużo rond turbinowych. Są hybrydowe, tak? Turbinowych, rondach turbinowych, że jest dużo. Ja to mówię, że to... Aha. U mnie w okolicy to zbudowali taką drogę, że nawet czuć te studzienki i tak skaczesz po nich, na nich. I to nowa droga. To jest na strażacki, na to akurat, ja akurat na strażackich byłem tylko raz, ale nie 103, tylko 108. No tak, ale wydłużyli na Staszica.
116 wydłużyli na osiedle Staszica. No w sumie, no, wiesz, ze Śląskiej jak wyjeżdżały, to był Kessel, bo ktoś, kto chciał jechać do Gorka, czy tam Podeszla, czy do Kieszkowca, na przykład na Dobrzy, dopiero się przesiadał. No tak, tak. A to zdążyła, to nie zdążyła. No. A tak to przynajmniej... Teraz przez całe miasto i to nie. No. Dokładnie. Centrum na Sylwanowską to następne, czy tu? Wysiada pani, bo nie wiem. No to niech pani się podniesie z siedzenia. Siedzi i się patrzy. Ja ruszam, to ona wstaje. No takie korki. Korki, no ale jak tam autobus ma przejechać, to jest nie... Przecież to są takie wąskie uliczki, faktycznie. Chyba, że kupią midiki jakieś używane. Jak będziecie doktorzony, to możecie przyjechać i się popilmować, jak to będzie.
Kaganiec. 35 na godzinę i już prawie gamy. Przy 50 już chodzi tak. No. No. Co zrobić na takich ludzi? Powinien bardziej stanąć prosto i dopiero wtedy, jak przepuścić wszystkich, to dopiero wtedy zacząć skręcać.